dopiero was zauważyłem. Chodźcie, zaprowadzę was do Strikelandu. To jest Chips. Raczej Chops. Najbardziej lojalny ochroniarz na świecie. Oddałby za mnie życie. A właśnie, że nie. Zgrywus! A to Galeria Triumfów Super Strikers. Nuda, nuda, totalny ziew. A jakie dobre wspomnienia. A teraz poznajmy chłopaków. Cześć, ekipo! Hej, El Matador Man, co tu się dzieje? Jesteście gośćmi w moim reality show. Co? To jest El Życie. Nie możesz nas nagrywać bez pozwolenia. Ale wszyscy podpisaliście zgodę. To miała być kartka urodzinowa. Dla twojej bardzo chorej babci. Wracaj, oszuście! Supergwiazda piłki nożnej. Poszło mi całkiem nieźle. To jest El Życie. To jest El Życie? W jakim to w ogóle języku? Wyłącz te kamery! Proszę, nie krzyczcie wszyscy naraz! Mówcie pojedynczo, żeby mikrofony złapały wszystkie wasze okropne teksty! El Matadorze, już i tak pracujemy w blasku fleszy. Bez obaw! Wasza prywatność w tym projekcie jest dla mnie ważna. A? Wcale nie! Wiedziałem! Zazdrosny kolega z klubu. Hej, to mój własny show! Nie masz prawa tu być! O, właśnie, że mam! Mogłeś przeczytać umowy, zanim wrobiłeś nas w ich podpisanie. A już za chwilę pokażę wam, gdzie dzieje się prawdziwa magia. Nie ma opcji. Nigdy w życiu nie wpuszczę ekipy filmowej na trening. Treningów nikt nie chce oglądać. Jest w nich za mało dramy. Chyba, że El Matador nie dostanie ulubionej wody. Hej, lodowa mgła to nie kolejna butelkowana woda. Stworzono ją z milionletniej góry lodowej. Dobra, chłopaki. Za tydzień gramy z kosmosem. Wszyscy macie być w formie, gotowi do walki i na 100% skupieni. Spokojnie, trenerze. Jestem gotowy do akcji. Obrońcy, szykujcie się. Za chwilę znajdziecie się w środku El Mataburzy. Poważnie? Tak, kiepskie zawołanie. Ha-ha! Łatwizna! Chciałbyś! A teraz czas na gola! Ha-ha! Tak! Ej, gramy z tobą! Pomyłeczka! Trener. Ten durny program dobrze wpływa na grę El Matadora. I oby to się nie zmieniło. Do zobaczenia na lotnisku, skoro się... Pewka, brachu! Być może... Jakie znowu być może? Wyluzuj, kapitanie. Chcę zbudować napięcie przed kamerami. Podstawą dobrego programu reality show są dramaty. Ma wrodzony talent. Strike Jet za chwilę startuje. Ale nadal brakuje El Matadora. Ratujcie się, albowiem przybyłem! Przepraszam! Pan kamera! Chciałbym powiedzieć wszystkim widzom coś niezwykle ważnego. Szkoła modeli to był świetny program i niepotrzebnie go skasowano. Tą lamusiarską gadką położysz oglądalność. Albo się ogarniesz, albo za chwilę wylecisz z programu. No straszne. Te programy wcale tak nie działają. Pierwszy wyleci z programu. Prawda? Pomogę ci, El Matadorze, tylko mnie nie wyrzucaj, okej? Co jest, stary? Czy Klaus uszkodził kręgosłup? A przede wszystkim, czy zniszczył drogie torby El Matadora? Dowiecie się już po przerwie. Nie przełączajcie. Niech mnie kule biją, ninja. Ten program jest beznadziejny. Ha, raczej nie inaczej.
Na szczęście, niektórzy wiedzą, jak zrobić odjechane reality show. W stylu ninja! Co? W tych czasach byle kto dostaje własny program w telewizji. Matadorze, świetne wieści! To jest El Życie, to najchętniej oglądany program w telewizji. Każdy go ogląda. Ha, ha, tak! Gratulacje, El Matadorze. Ale niestety mamy też mały problem. Niech zgadnę. W tym hotelu nie dostanę lodowej mgły. Niestety jest jeszcze gorzej. W stylu ninja poszybowało już na drugą pozycję. Nie wierzę. Dość tego. Jeszcze pokażę, że to jest El Życie, to najbardziej autentyczny program reality na całym świecie. Cięcie, powtórzmy tę kwestię. Moim zdaniem brzmiała za mało szczerze. Pomocnik. Opaskę wybierze ninja. Zwykły pozer, co nie? No bez takich. Wyluzuj, stary. Naprawdę dowieźli twoją wodę. Ja nie o tym, Shaker. Wykorzystałem wszystkie sztuczki, a moje wyniki nadal idą łeb w łeb z głupim w stylu ninja. To tylko program telewizyjny, uspokój. Ty bluźnierco! Skończ już z tym podlizywaniem. Nie możesz odpaść z programu. Nie byłbym taki pewien. Dobra, panowie. Mecz treningowy. Napastnicy macie przeć z całą mocą. Obrońcy nie ułatwiajcie im. Ekipo filmowa, zejdźcie z mojego boiska. Tak, wiemy. Nasza widownia i tak olewa fragmenty treningowe. Czy pamiętasz o naszych ustaleniach meczowych? Maksimum dramy, spokojnie. Nie zawiodę. Chłopaki, jak moje włosy? Niesamowicie! Są piękne! Wow! Skup się, El Matadorze. Przebij to ninja. Moja noga! Może już nigdy nie będę grał! Shaker, podaj piłkę! I to ma niby być spalony liniowy, oślepłeś? A, to dopiero stary, skandal! Co ty wyrabiasz? Trenuję przed meczem, nie widać? Przebij to, zobaczymy! Wymiatam! Tak! Oglądajcie, to jest El Życie, ludziska! Przecież nawet nie trafiłeś! Szczegół! El Matadorze! Jak wpłynie na oglądalność 90 minut na ławce? Luzik, trenerze. Planuję też roznieść ninja na boisku. Dobrze. Będzie łatwiej, jeśli już teraz pójdziesz spać. Tak jest, trenerze. Świetna robota, zwłaszcza moja. To ty. To ty. Ja. Ja. Ty! Ja? Ja! To jest Ej, wyjdź stąd! Nie widziałam czegoś takiego, odkąd ekipa najgorszych kotów na świecie weszła na plan najdroższych zabytkowych kanap świata. Drapanie i te krzyki. Do dzisiaj słyszę ich dźwięk w koszmarach. Nareszcie! Wystąpisz w dobrym programie. Co mówiłeś? Nic nie słyszę, bo jesteś bardzo nisko, numerze dwa. Już niedługo. Urządzam dzisiaj ogromną imprezę na dachu. Zdążyłem zaprosić całe Las Vegas. Brawo!
Poczekaj, aż zobaczysz, co ja zaplanowałem. Też jestem ciekaw. Planuję za chwilę iść spać. To takie smutne, że prawie nie chce mi się śmiać. Prawie. Wieczorem przed wielkim meczem El Matador dostał szlaban hotelowy. Ale o której położy się spać? O 9? 10? W 10:30? Już po przerwie. W To jest El Życie. Witajcie na imprezie dachowej programu W stylu ninja! Przed wami gwiazda programu Ninja! Na motocyklu, w helikopterze, pilotowany przez tygrysy syberyjskie! Dobra, teraz już przesadził. Też muszę zrobić coś dramatycznego. Tak. Jestem bardzo dumny z El Matadora. Zachował się dojrzale i profesjonalnie. Gdzie on jest? Jej! Przerwa techniczna w To jest El Życie. Tu chodzi o dumę. Chodzi o rywalizację. A także orzeźwienie. Chodzi o honor. A wszystko zakończy się tutaj. Nadszedł dzień, w którym zniszczę oglądalność ninży. Co? El Matadorze! Nieposłuszna, nieprofesjonalna podróbko! Serio, lepiej nie słyszeć, co mówi trener. A potem będziesz gnił, dopóki... Nie, jeszcze chwilę. Ale akurat tego to nie skumałem. Trenerze, wyszedłem wczoraj w nocy z ważnego powodu! Nie interesuje mnie ani trochę, co chcesz powiedzieć. Ale mam dowód! Proszę obejrzeć wczorajszy odcinek To jest El Życie! Jeśli jeszcze raz zobaczę was w pobliżu boiska, będziecie musieli zmienić tytuł na trenera zabójcę! Lodowa mgła. Dwie drużyny idą na wojnę, ale tylko jeden zespół odejdzie z tarczą. Co się stało z twoim głosem? Czy znowu poszedłeś na maraton karaoke? To mój głos narratora reality show. Każdy gracz w Super Pucharu ma swoje show i ja też chcę na tym zarobić. Wymiotłeś na imprezie, ninja. Ja? To ty siedziałeś w jacuzzi z tygrysami syberyjskimi. Wymiata! On wymiata! Buddy Watkins Jr. To jest dopiero trener. Zaczynamy! Czy kosmici wykorzystają szansę na skuteczny atak? Na to wygląda. Drużyna z Vegas jest w formie. Wszystko sprowadza się do tego. Jeden człowiek, jedna piłka. I jeden dobry wślizg! Klaus przebiegł przez całe boisko. Kto lubi strudel i na pewno nie odpadnie z programu? Ten koleś. Czas na kontrę Super Strikers. Czerwone trykoty mogą już nie dostać takiej szansy do końca swoich karier. Będziesz sztucznie dramatyzował cały mecz? Pewnie. A może nie? Nie możecie tego przegapić. Hej! Przejmuś mi w kawę! Wyniki polecą.
Za chwilę koniec pierwszej połowy. Drużyny nie mają dużo czasu. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ninja w świetnej formie. Jeden na jednego. Tragiczny strzał. Po kapitanie spodziewałam się więcej. Pora na przerwę. Czy drużyny wyjdą z szatni na kolejną połowę? Tak, tak wyjdą. Tak właśnie działa piłka nożna. Siema, co u ciebie, El Ławka Dorze? Uwaga, to mój żart. Właśnie go wymyśliłem z minutę temu. Żartujesz jeszcze gorzej niż strzelasz. Co z tego? Numerze dwa? Nie obchodzą mnie wyniki. Dlaczego? Tak bardzo mnie to obchodzi! Okej. Chyba się już pozbierałem. Dlaczego? Dziwnie mi to mówić, ale El Matador wcale nie kłamał. To można odpaść z programu? Nie, stary. Wczoraj poważnie spadła mu oglądalność. Nie ma opcji, żeby to się stało, gdyby imprezował. Więc co takiego robił? Nie mam pojęcia, ale wiem, jak się dowiedzieć. Zgoda. Kocham ten show. Nocą przed ważnym meczem El Matador zamiast spać trenuje. I trenuje. Tak, nadal trenuje. A oto i on, na treningu. Mógł mi po prostu powiedzieć, czym się zajmował. Nie mogłem, bo podstawą reality programu jest drama. Całkiem niezła ta odzywka. Nie chciałem grzać ławy przez pierwszą połowę, bo granie dla Supa Strikers jest lepsze niż najlepsza oglądalność. To nie jest do końca tylko twoja wina. Głównie twoja, w 95%, ale nie całkowicie. Nie dałem ci dojść do słowa. Czy to znaczy, że zagram w drugiej połowie? Może, a może nie. Dowiecie się po przerwie. W końcu trener załapał! Zaczęła się druga połowa! Ale cóż to? Niewiarygodne! Czy to sen? El Matador wyłania się znikąd! Wpisali go na pasku jakieś 5 minut temu. Ha! Myślisz, że wygrasz w pojedynku ze mną? Numerze dwa! Jedyne numery, o które dbam, są na tej tablicy. Co? El Matador gra mistrzostwo! Pokażmy kosmitom, że to my jesteśmy gwiazdami! Co za podanie! Co za wizja! Co za kunszt! I dramatyzm! To jest El Życie spadło z pierwszej pozycji na drugą. Czy El Matador strzeli gola i odzyska oglądalność? Dowiecie się... Wracajcie do piłki! Natychmiast! Tak! Supa Strikers na zawsze! Niesamowite! Przepiękne! Tak! Udało się! Jeszcze nie wyleciałem! Spójrz na to inaczej. Jesteś najbardziej popularną gwiazdą reality. A? Jestem? Tak! Twoje wideo kula po całym necie. Zabieraj stąd to pudło! Po zwycięskim meczu Supa Strikers wracają do domu. Wiecie, została mi tylko jedna rzecz do powiedzenia. Klaus, odpadasz z programu. Nie, nie, nie ja, proszę! Nie!